pozwolę sobie zaprosić panią profesor dr Habitmaną Pukumiłę-Burdę i panią dr Małgosię Szewczak. Już ustępuję miejsca i oddaję mikrofon. Ja mam ten problem, że prowadzę większość zajęć na stojąco i jeżeli będę mogła, to chciałabym poprowadzić to nasze wspólne z Małgosią, z panią dr Szymczak, przygotowany materiał na stojąco. Będzie problem? Nie będzie problemu. Już mamy. Proszę państwa, i trochę przeniesiemy się w inną epokę i trochę w inne miejsce. I trochę też, patrząc na studentów i na państwa, w coś, co ważne pokazania. Na ile rzeczywiście edukacja, powiedzmy taki ośrodek edukacyjny, jakim był Sulechów, Cylichał jeszcze do 1947 roku, małe miasto. Miasto, wczoraj mówiliśmy o małych miastach wielkopolskich i proszę państwa, na początku XVIII wieku Sulechów miał tylko 4000 mieszkańców. To nie było małe miasto, to było miasto koszarowe, ale z drugiej strony sukiennicze, miasto bardzo dobrze położone, mające nawet swój port rzeczny w Cigacicach. Pani doktor Szymczak razem ze mną przygotowała materiał, który będzie mówił o wpływie ośrodka edukacyjnego, który został zbudowany właśnie na pograniczu, w miejscu, które dla nas jest bardzo ważne, ale żeby mówić o wpływie tego ośrodka i o kształtowaniu się więzi między uczniami, między środowiskami i poprzez książkę i edukację, należy troszeczkę cofnąć się do postaci bardzo ważnej, jaką jest właśnie August Hermann Francke i wspólnie ze Spenerem, twórcą w ramach ewangelizmu nowego nurtu reformacyjnego odnoszący się do tak zwanego pietyzmu, czyli przygotowanie i wprowadzenie idei edukacji, a przede wszystkim opieki nad ubogimi, nad sierotami, wdowami, osobami, które właśnie poprzez edukację, kształcenie będą tymi nośnikami właśnie kultury i powiązań pomiędzy sobą. Sulechów, i tu bardzo ważna informacja, jeżeli państwo zwrócicie uwagę, bo zaczęło to się właśnie w Gaucha pod Halle, gdzie Franke był pastorem i przygotował ośrodek najpierw bardzo malutki, opieki nad dziećmi, studenci prowadzili zajęcia w ramach za wyżywienie, prowadzili edukację i tam został ukształtowany ośrodek, który miał swoich 54 modele wzorcowe w całej Europie. W naszym regionie, ponieważ Brandenburgia, Sulechów od 1492 roku należał do Brandenburgii, z Zielonej Góry do Dolnego Śląska, aż do 1740 roku do monarchii habsburskiej, księstwo krośnieńskie do Brandenburgii, ale zaraz dalej graniczymy poprzez Zababi Mostem mamy Wielkopolskę, Wolsztyn, Śmigiel, to już tereny Rzeczpospolitej, Wschowa, czy później założone wcześniej jeszcze Schlichtingowa. Niemniej te ośrodki, które powstały na wzór Augusta Hermana Frankego z Halle, ukształtowały się w naszym pasie. Ja tylko wspomnę, na górze my mamy od Stargard Szczeciński, niżej przejdziemy do Sulechowa, Murzyce, Żary, Bolesławiec i Lubań. Dalej później zostały to ukształtowany także ten ośrodek, na wzór tego modelu, także część w Cieszynie, czyli protestanckim ośrodku, który miał bardzo duży wpływ poprzez właśnie wydawnictwa i edukację, którą chcielibyśmy pokazać. I tu najważniejszy ośrodek dla nas, będący na pograniczu ziemi księstwa brandenburskiego, sulechowskiego, krośnieńskiego, monarchii habsburskiej i Wielkopolski, ale także i Pomorza i Nowej Marki. Ziemia tużymska i ziemia świebodzińska, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dlaczego? Że w ten tworzący August Hermann Francke, tworząc kompleks, który ukształtował się w 1695 roku, szkoła dla ubogich, następnie budowana cały ośrodek poprzez sierociniec,
który miał w swoich właśnie elementach bardzo ważne rzeczy do dzisiejszego dnia, od 92 roku, ta fundacja odrodziła się i działa bardzo prężnie, pokazujące na ile rzeczywiście te oddziaływania na całym świecie zafunkcjonowały. Kompleks zakłady oświatowo-wychowawcze Frankego, Frankische Stiftungen, one mają swoje bardzo ważny element, tam tolerancja, tam języki klasyczne, hebrajski, greka, niemiecki, angielski, ale także przecież w Halle prowadzone był specjalne zajęcia dla studentów z języku z Polski. Druga strona. Przygotowane te rozwiązania miały właśnie jedna z ważnych rzeczy. W 1705 roku pobierało tam naukę 705 dzieci, a troszkę później, 30 lat później, 130 sierot i 2000 osób. To jest bardzo ważny element, ponieważ cały ten kompleks wraz z uniwersytetem będzie miał swój wpływ na dla nas bardzo ważny do pokazania. Proszę Państwa, Biblioteka XVIII-wieczna, w której znajdują się starodruki polskie i do dzisiejszego dnia znajdujemy listy, korespondencję prowadzoną z wieloma uczonymi przez Frankego, ale także pokazujące rozwój, co jest bardzo ważne, powstające wtedy tak zwane biologiczne i zoologiczne warsztatowe przygotowanie dla dzieci. Od apteki, do której dzisiaj mamy te same możliwości, ale także prostego nawet pieczenia chleba, uczenia się poprzez zabawę. I to jest, Małgosiu, to jest ten element bardzo ważny, dlatego że na pograniczu postać, która będzie dla nas bardzo ważna i w Solechowie, urodzony w 1677 roku Sigismund Steinbart, protestant, w rodzinie protestanckiej, nie mógł w Habsburgu, w zielonogórskiej miejscowości zdobywać wykształcenia. Dlatego też, że przeprowadził się do Solechowa w 1701 roku na obręb tam, gdzie protestantyzm mógł być kultywowany, ale jednocześnie zapoznał się z ideami tej pomocy dla ubogich. Najważniejsze rzeczy tolerancji, ale także i wpływu. Tym bardziej, że jego córka chciał, aby jego córka także zdobywała wykształcenie. To, co było możliwe w szkołach w Halle. To jest przykładem bardzo ważna rzecz dla nas, dlatego że w 1719 roku 1 lipca wysyła suplikę do Fryderyka I i po dwóch tygodniach dostaje bardzo szybką odpowiedź, zgodę na to, aby mógł założyć sierociniec, aby mógł założyć fundację i zdobywać pieniądze, które zwolnione zostały z wszelkich obciążeń, a jednocześnie dostaje wspomożenie Fryderyka I na to, aby mogła właśnie w tym Solechowie, w 4000 mieście, być założony sierociniec, nowy kościół, ale następnie apteka, następnie, proszę Państwa, wydawnictwo od 1726 roku rodziny Frommannów, która do dzisiejszego dnia w Stuttgarcie prowadzi nadal wydawnictwo i szkoła, szkoła dla dziewcząt, szkoła dla chłopców. I co jest najważniejsze w tym wszystkim, że skupia wokół siebie te relacje nie tylko uczniów przyjmuje z samego Solechowa, ale także z miejscowości pogranicznych, czyli sięgających do monarchii habsburskiej, Zielonej Góry, sięgającej część do Wielkopolski, ale także do Dolnego Śląska. Choć muszę Państwu powiedzieć, że ten wpływ ośrodka, który rozwinął się w 1766 roku. Wnuk Sigismunda Steinbarta, Gottlieb Samuel Steinbart, profesor Uniwersytetu we Frankfurcie, ostatni rektor tej placówki do 1809 roku, wykładowca, twórca nowych rozwiązań pedagogicznych, uzyskał zgodę na założenie Królewskiego Pedagogium, kompleksu, którym będzie 6 placówek edukacyjnych, w tym seminarium dla nauczycieli, ale także szkoła dla dziewcząt, szkoła ćwiczeń i szkoła kończąca się maturą i Realschule. To jest bardzo ważny element, dlatego że ta placówka edukacyjna, która została założona w Solechowie, działająca w sumie od 1719 roku do 1945 roku. W pierwszym okresie od 1766 do 1911 roku przyjęła w swoje mury tylko jedno pedagogiczne, królewskie pedagogium, 6211 uczniów. Obok tego w Realschule za pierwsze 100 lat było 3573 uczniów.
Proszę zwrócić uwagę, jak wielkie oddziaływanie zaczyna ją mieć ze sobą. Ta placówka edukacyjna, gdzie prowadzono włoski, francuski, niemiecki, ale także język polski, ponieważ od 1798 roku funkcjonowało pierwsze seminarium nauczycielskie dla prus południowych, które zostanie następnie przeniesione do Paradyża po 1820 roku. I mamy placówkę edukacyjną, która była przystankiem w edukacji pomiędzy Wrocławiem, Legnicą, Zieloną Górą, Sulechowem, następnie Frankfurt, Halle, czy też inne uczelnie. I musimy zwrócić uwagę, dlaczego tak ważnym elementem właśnie ten ośrodek edukacyjny na pewnym, na terytorium pogranicza oddziałuje. Dlaczego? Dlatego, że nowoczesne metody pedagogiczne, kształcenie nauczycieli, spotkania i podręczniki, dobrze wyposażona biblioteka, bezpłatne podręczniki do edukacji, nowoczesne słowniki, ale co jest najważniejsze, gabinet przyrodniczy, biblioteka i wydawnictwo, w którym ukazywały się książki, które dzisiaj odnajdujemy w Charkowie, w Kaliningradzie, odnajdujemy we wszystkich większych bibliotekach w Polsce, gdzie drukowano i wydawano książki, podręczniki, Biblię, ale także magazyn dla pastorów. Ukazywały się też te publikacje, które służyły nowoczesnym systemom edukacyjnym. Królewskie Pedagogium, o której tu możemy powiedzieć, właśnie, ja wiem, że zabiera nam kawałek niestety reklama naszego sponsora, ale chciałabym Państwu powiedzieć, że ten ośrodek edukacyjny przyciągał swoją misją tolerancji, misją otwartości, misją spojrzenia na wychowanka, ale także na relacje pomiędzy wszystkimi grupami młodych ludzi, którzy tutaj docierali. To byli z Wielkopolski, chłopowscy, zakrzewscy, to byli, proszę Państwa, bronikowscy, to byli przyjeżdżali dęblińscy, to osoby, które jakby miały nośnik informacji z tego obszaru poprzez kontakty ze studentami z Berlina, mające ze swoimi kontakty z całą, można powiedzieć, z Łużyc, ze Śląska, z Saksonii, ale także można, powiem Państwu, że osoby, które kształciły się w Akademii Legnickiej, często docierały także do Sulechowa, aby później dotrzeć do Uniwersytetu we Frankfurcie na kameralistykę, czy też do Halle. Ale jednym z ważnych elementów relacji społecznych to oddziaływanie tego ośrodka dla samego Sulechowa, dla ruchu pietyzmów, dla idei działalności na rzecz edukacji. Na, proszę Państwa, Jeziorowski, który był nauczycielem w tymże Królewskim Pedagogium, ale także Filip Będkowski, historyk literatury polskiej. I tu jakby zaciągnęły się więzi i relacje pomiędzy tym ośrodkiem, a proszę Państwa, rodzinami, dlatego że często bywało tak, że pradziadek, dziadek, wnuk i przybywali do Sulechowa i tam zdobywali wykształcenie, przenosząc swoje idee i swoje treści. To nie jest tylko tak, że Sulechowski ośrodek, proszę Państwa, oddziaływał na najbliższe, można powiedzieć, kontakty, ale mające swoje odniesienie. Ja Państwu tylko powiem, że jedną z ciekawszych postaci, które chciałoby się powiedzieć, to była pierwsza osoba rodziny Malerów z Berlina, która założyła kompanię w Stanach Zjednoczonych położenia kabla na dnie Atlantyku, 1870 rok. Ale także zdobywał tu swoje szlify adiutant Józefa Piłsudskiego, ale także mamy wielu znakomitych ambasadorów, dziennikarzy, historyków, osoby, które tę swoją pamięć przełożyły na znaczenie Sulechowa. I Sulechów w 1945 roku w styczniu i w kwietniu decyzją władz nazistowskich opuścili mieszkańcy Sulechów, ale ośrodek sulechowski został i te relacje pedagogiczne i wychowawcze trwały nadal, bo po pierwsze w 1946 roku
Powstało gimnazjum miejskie, następnie liceum pedagogiczne, następnie studium wychowania przedszkolnego, liceum administracji, wyższa szkoła, państwowa wyższa szkoła zawodowa i dzisiaj jest to część Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tych budynkach, które wtedy budowane były przez cały wiek, jako fundacja Pium Corpus, czyli niepodzielności, działająca w obrębie jednej rodziny, mające wielkie znaczenie edukacyjne dla takiego systemu wychowawczego i relacji bardzo pozytywnych. To, co zadziwnięte zostało jeszcze za Walentego Trozendorfa, wchodząc w mury szkoły, pamiętaj o tym, że zapomnij o swoim pochodzeniu, pamiętaj, że jesteś uczniem, a tutaj masz zdobywać wiedzę i tolerancję. To właśnie w ośrodku Sulechowskim zdobywano wiedzę o najnowszych osiągnięciach, ale z drugiej strony zadziwnięto relacje społeczne, budowano i niesiono ze sobą w obręb Sulechowskiego ośrodka, ale także sięgające na całą Europę i świat. Mam nadzieję, że nie przekroczyłam. Dziękuję Państwu ślicznie.